recepcję, ponownie będziemy pakować torby do szpitala, po prostu będziemy patrzeć, czy wszystko po prostu wzięliśmy, czy spakowaliśmy, bo za poprzednim razem brakowało nam kilku rzeczy i też nie mogłam znaleźć długo książeczki, znaczy tej karty ciąży, ale udało się ją znaleźć, więc jest git. No i po prostu jeszcze raz wszystko spakujemy, więc zobaczycie, co spakowaliśmy. Jakbym o czymś zapomniała, to bardzo proszę o komentarze. Możecie też pisać, co Wam się przydało, a co Wam się nie przydało, to zawsze mogę zrobić jeszcze raz, przepatrzeć te torby i po prostu spakować jeszcze raz. No, zacznijmy od dokumentów. Masz kartę ciąży, teczkę z dokumentami. Dobra, kartę ciąży i moje dokumenty. Większość badań tutaj są. Tutaj jest. A jeszcze? No i dobra. Dobra, co dalej? To tak, koszulę do kolan. Gdzie do kolan? Dobra. Cały się chodzi do kolan. No dobra, koszulę masz. Dobra. Polecę taką piszankę. Ja w ogóle ją kupiłam w Sinseju. Ciepłe kapcie. I kapcie na basen. I kapcie na podprysznic. Ciepłe kapcie. I kapcie podprysznic. Tutaj biorę jeszcze troszeczkę koszul, takich wiecie, no parę jakich. No i w sumie do karmin i w sumie jakieś takie spodenki, wiecie. No, takie luźniejsze po prostu. Ja nigdy nie lubiłam koszul, wiecie, do karmienia. Więc biorę sobie po prostu takie koszulki z dekoltem i w sumie w dwóch poprzednich, wiecie, po dwóch poprzednich porodach też takie stosowałam. Miałam koszulę do karmienia, teraz też mam ją rozpakowaną. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Ale ja jakoś nie umiem się nigdy przełamać i w sumie... No, ale może się przyda. Więc ją spakuję. No i ona będzie w sumie taka do kolan. No i wiadomo, kilka takich koszulek właśnie z dekoltem, żeby mi po prostu było wygodnie karmić. No bo na tyle. Może trochę za dużo, ale nie wiem co będzie mi pasować. W sensie, wiecie, żebym się wygodnie czuła. Co dalej? Ręcznik. Najlepiej dwa ręczniki, mały, mniejszy, większy. Ręcznik. Większy jest w łazience. Ale czarna owca mam wrażenie, że mi się trochę boli, jak jestem w tej ciąży. Ładnie pachnie. Jest taki mocno zestresowany. To. Ja? Nie mam takiej opcji. To jest ręcznik większy. Co dalej? Majtki poporodowe, najlepiej te takie środkowe. Dobra, tutaj mam dwie paczki. Tu jeszcze jedna. Musi być. Nie wiem. Chyba dobra, jest na razie jedna. Tu musi być druga. Gotowa. Dobra, to są dwie paczki. Podkłady. Podkłady. Czyli duże podpaski poporowe. Wkładki laktacyjne. Wkładki. No, co jeszcze? Szlafrok. Szlafrok. To jest taki, wiecie, fajny. Też z Sinsay kupiłam. Jest taki słodki, serduszka. Dobra. Już prawie zdążymy. Tak. Pasta, szczoteczka. Dobrze. Teraz pasta i szczoteczka do zębów. To sobie może tutaj... No i jedna pielucha tatrowa najlepiej. To jest gotowa. Przydałem się jeszcze butelka wody. To się bardziej dobrze kupiła, spokojnie. Nie przygotowałem jeszcze raz. Jest gotowa. I teraz torba będzie się. Już jeszcze raz. Tak, nie. Ja nie mam wielkiej jasności. Wydwa nie może podpiąć, szpakuję. Kurczę, to mam wielkiej jasności.
Dobra. Dwie różki jednorazowe. Nie brakuje mi więcej. Niby 10-12 sztuk, ale podejrzewam, że trzeba będzie więcej. Całe pakowanie. Chciałbym ci dokupić do domu jeszcze do domu. Chusteczki dla niemowląt. Dobra, chusteczki. Depantę. Ojcu dobry, miała depantę. Dobra, to pan da. Trzy razy wody. Trzy razy wody, dobra. Trzy pary śpiączków. Nie smakuje jeszcze tą wodę. To? Słodkie takie. Śpiączki. No dobra. Czapeczki i niedrapki. Czapeczki i niedrapki, a nie wiem, czy jeszcze nie popakujemy takich tych. Nie wiem, czy mu będzie wygodniej. Kostaniki? Mhm. Też są te trzy kostaniki rozpakowane. Tak? Tak. Dobra, trzy kostaniki i spodynki. Się tak, że powinno starczyć. Do domu. Będzie z takich głosów w pobycie. I co jeszcze? Skarpetki bezuciskowe. Skarpetki. Niedrapki i czapeczki. Niedrapki. Jeszcze jedna gdzieś tutaj. To bardzo tak. Czapeczka jeszcze nie. Jeszcze jedna czapeczka, jeszcze jest druga czapeczka, dziękuję. Nie chodźcie, dobra. Jeszcze jedna skarpetki. Dobra. Jeszcze jedna, ale jeszcze czapeczki nie widać. Trzymać? To co, do tego? Czy... Tak. To jest. To jest, to jest. Dochodzimy się tam. Dobra, tu nam dalej. Czapeczka, dobra. Pieluchy te trochę. Pieluchy te trochę, w ogóle sama mam się zarwane do łóżka. Jeszcze masz miejsce. Takie rozłożone. To są butelki. Aha, buteleczki musisz jeszcze położyć. Jeszcze jedna buteleczka. Pieluchy te trochę. Paluszki tytkowe. Co jeszcze ma? No nie, no się też nie stać. No i buteleczka. Tak. Buteleczkę mamy. Pismoczka w razie czego. Tu jeszcze pisze płyn do mycia na wrotka, ale my nie będziemy kąpać w roczku. No nie. No i ręczniczek jeszcze. No ale tam też. Kostulki nam też nie będziemy kąpać, więc raczej nie. Kocyk bądź piworek lub rożek. No to tu jest kocyś. I to ten kocyś będzie do mojej torby spakowany może, co? No może daj go. Musi tutaj trochę nie zmienić. Mleczko tam na boku. Mleczko jeszcze trzeba mu spakować. No to mleczko jest. Dobra, to wszystko. To było na tyle. I to było na tyle. Jak czegoś zapomniałam, to piszcie w komentarzach, o czym mogłam zapomnieć, albo co niepotrzebnie spakowałam, też możecie mi napisać. Albo co się może jeszcze przydać. Ewentualnie. No. Dobrze. Hej.